To są pokoje dziewczynek. Aha. Pokój średniej, hipiski. Super, ale fajny. Z huśtawką. Ta huśtawka? Tak, tak. Mogę sobie usiąść? Możesz. Myślę, że się nie zarabia. Ile ona waży? To twoja córka? Moja córka trochę więcej od ciebie. Tak się nie bałaś, żeby gdzieś tu nie bryżnęła? Nie, spokojnie. Bezpieczne, wiesz, sufit z żelbetu, także możliwości konstrukcyjne są. Chodź, pokażę ci pokój najstarszej. Okej. To pokój Izabeli, najstarszej córki. Nieco inny klimacik. Ta sama lampa, widzę. Tak, tak. Lampy, jak wiesz, ten dom powstał 10 lat temu, więc one miały lat 6. 16 lat, to miała 6, a to miała 9, tak 90. To są jej obrazy? Tak, tak, tak. Takie mroczne. No i wyciszający znowu widok za oknem. Przepiękny jest po prostu ten widok. A, i teraz widzę trochę sąsiadów tutaj za oknem. A gdzie pokój najmłodszej? Na drugim końcu domu. To idziemy. Chodź. Poczekaj. No, Haniu, czy ty się tutaj nie zatrzymujesz? Jak idziesz do pokoju, do najmłodszej córki? Wiesz, taki widok i tutaj takie okoliczności przyrody, które widzimy za oknem, no to mamy praktycznie wszędzie. Codziennie, tak? Codziennie. Tutaj widać wasz ogród trochę z innej perspektywy, tak? Widać las w oddali, dalej pole. Ale ja już się napatrzyłam, słuchajcie. A to jest pokój Igusi, która przechodzi metamorfozę. Postanowiła zrezygnować z dzieciństwa, wyrzuciła praktycznie wszystkie zabawki. Zdarła tapetę z laleczkami. Ledwo zdążyliśmy pomalować przed waszym przyjazdem. Ale jeszcze tutaj widzę, że ruleta rzymska została. Czy ten grafitowy kolor to jest też jej pomysł? Ona chce być dorosła, ubierać się na czarno i mieć ewentualnie szare bądź czarne ściany. Także ten grafit to już jest taki kompromis. To i tak było delikatnie. Tak.